Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić zaproszenie na chrzest. Film ten przygotowałam na prośbę widza. Do wykonania zaproszenia potrzebuję koronkę, tasiemkę, kostkę klejącą, taśmę dwustronną, drobne dekoracje, kolorowy papier z wydrukowanym tekstem, papier wizytówkowy, cyrkiel z ołówkiem, nożyczki i linijkę. Najpierw dzielę kartkę na 3 równe części. Zaznaczam te miejsca kropką. Następnie zaginam boczne części i składam kartkę. Na kolorowym papierze rysuję koło. Zaznaczam w nim jedną część. Wycinam koło, a następnie odcinam z niego zaznaczoną część. Teraz rysuję i wycinam 2 małe kółka. Zaznaczam na nich linię. Docinam na odpowiednią wielkość tekst naprzód zaproszenia. Z tasiemki ucinam wąski pasek i przyklejam go za pomocą taśmy dwustronnej na liniach w kole. Tak przygotowane koło mocuję za pomocą kostki klejącej do wózka. Z koronki odcinam wąski pasek i przyklejam go taśmą dwustronną do wózka. Mocuję wózek do kartki za pomocą kostek. Przyklejam też napis zaproszenie. Teraz odmierzam odpowiednią długość tasiemki. Na obydwu końcach tasiemki zostawiam po około 12 cm obszaru bez taśmy. Zaczynając od tyłu kartki, przyklejam tasiemkę. Odcinam nadmiar taśmy dwustronnej. Nad tekstem umieszczam mały kwiatek. Następnie wycinam i przyklejam w środku kartki tekst zaproszenia. W rogach umieszczam kwiatki. Wiążę tasiemkę. Na koniec odcinam nadmiar tasiemki. I gotowe! Taka kartka może posłużyć nie tylko jako zaproszenie. Na jej podstawie możecie wykonać kartki okolicznościowe, np. na urodziny, komunię czy ślub. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego pomysłu i wyczarujecie własne wersje kartek. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!